Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiaj czołg, można powiedzieć, bardzo rzadko widywany w epickiej bitwie, czy w ogóle na YouTubie. Skorpion, 7-tierowa premka, absolutny papier. I tutaj powiem Wam szczerze, ujawni się, jakie bitwy mogą trafić do epickiej bitwy. Ponieważ po screenach tak naprawdę, które zawsze najpierw oglądam, tak sobie pomyślałem, no kurde, epicka bitwa, ale troszkę za mało damage'a, nie? Tak już zaspoileruję, za mało damage'a, oczywiście medaliki fajne i tak dalej, ale obejrzę. I co się okazało, że tak naprawdę damage nie jest najważniejszą rzeczą, jaka jest do epickiej bitwy. Liczy się przede wszystkim to, co się w takiej bitwie dzieje i generalnie trudność wygrania takiej bitwy. A jeśli mamy na przykład bitwę 10 tysięcy obrażeń, ale ona nie jest, powiedzmy, 1 na 5 czy jakiś tam mega wyciąg, no to ona trafia wtedy do wyboru Turoka jako doskonała bitwa. Natomiast w epickiej bitwie mogą trafić się bitwy, które nie będą miały aż tak dużo obrażeń, ale za to będą po prostu trudne do wygrania, interesujące i kiedy te zwycięstwo będzie się ważyło do końca. Bohaterem jest Renane User 5. Coś tam może dalej, nie wiem. Także ciekawie. No tutaj widzimy konto, powiedzmy, nazwane w momencie, powiedzmy, rerola, także dosyć interesująco. No i sam skorpionik, jest to absolutny papier, to ja nie wiem, ile on ma milimetrów, milimetr 5, natomiast to nie dinga w ogóle, ma bardzo mało hapsów, więc granie tym skorpionem, no to jest ciężka sprawa w obecnych tunelowych mapach, także zobaczymy sobie, jak nasz bohater sobie poradzi. Spójrzmy jeszcze na amunicję, bo nawet nie pamiętam. 219 przebicia, czyli mega dużo jak na tym tierze i 240 uszkodzeń, czyli nie za wiele. Hity to 275 przebicia i haeczki, 45 przebicia i 320 uszkodzeń. Jak widzimy, mapa lotnisko niestety nie sprzyja, tak jak zresztą większość map teraz dla TD-ków, szczególnie takich. No i nie ma możliwości w ogóle postrzelania, dopóki na przykład wrogowie nie wygrają, jest po bitwie i można sobie spokojnie postrzelać. Także trzeba brać sprawę niestety w swoje ręce, skracać dystans, wystawiać się na ostrzał, no i to już nie jest aż takie, fajne. Dobra, mamy pierwszy strzał, wyświecił sobie tego STRV-a Renamed, no i mamy możliwe zrobienie pierwszego fraga. Udaje się, ok, pozycja wypracowana własnoręcznie, że tak powiem. Jest arta w tej bitwie, także ona się na nas absolutnie może skupić, a jeśli tak się stanie, no to wiadomo, że będzie one shot. Tutaj nie ma się czego innego spodziewać. Widzimy, że nie dość, że nie ma pancerza, to w ogóle prawie nie ma żadnej osłony. No zobaczmy, na razie nasz bohater gra odważnie, przyjął 2 strzały, jedzie Pantera. Trudna sytuacja już na początku, 2 do 5, do tyłu widzimy ten pojazd jedzie 17 na godzinę. No nie wystarcza to, żeby uciec specjalnie. Klepią nas wrogowie, oczywiście każdy przebija, bo to jest normalne. 3 do 6, no i już na dzień dobry, strata HP. No i widzimy, jak trudno nawet dobremu zawodnikowi ugrać coś, po prostu jeśli mamy nieodpowiedni pojazd do nieodpowiedniej mapy. Po prostu jest trudno, gramy papierem, który musi walczyć tak naprawdę gdzieś na pierwszej linii, nie może wykorzystać swojego atutu, jakim jest kamuflaż i powiedzmy strzelanie z daleka. No i właśnie, co teraz zrobić? Zobaczmy sobie, znowu dostajemy strzał, wrogowie tutaj przejmują niestety tą strefę, no i oglądamy, najciekawsze oczywiście będzie na koniec, także na spokojnie czekamy, co się wydarzy. Próbuję, czasem, wiecie co, czasem są takie bitwy, kiedy bardzo się coś próbuje zrobić, jest człowiek aktywny, chciałby pomóc tej drużynie, ale coś nie idzie, coś jakby nie dopisuje szczęście, nie ma przestrzałów. Jeśli nawet strzelimy, to coś tam nie trafimy. No takie po prostu się zdarzają. To są takie trudne momenty w wocie, kiedy człowiek by chciał, a po prostu nie idzie. Na razie, no właśnie, tutaj przegraliśmy stronę. Dostał żarówkę, źle stał niestety nasz bohater. 23 HP. 23 HP zostaje do końca bitwy. Naprawiamy silnik. Sytuacja 6 do 10. Wrogowie mają 3200 HP, u nas tych hapsów 900. No i teraz właśnie robi się interesująco, kiedy będąc papierem, absolutnym papierem, nie mamy hapsów, zero po prostu hapsów i trzeba będzie wystąpić w epickiej bitwie. Także takie bitwy naprawdę czasem są ciekawsze, aniżeli bitwy łatwe z dużą ilością obrażeń. Czasem właśnie takie bitwy na ogrysku, kiedy faktycznie ta sytuacja jest podbramkowa i ciężko nawet popełnić jakikolwiek błąd, no i spróbować wygrać taką bitwę i ugrać, no to takie bitwy, no ja zawsze oglądam z przyjemnością i lubię takie, wow, dobry blindzik, ładnie to wyszło, udało się ustrzelić czwartego fraga, mamy zaledwie 954 widoczne uszkodzenia, 96 HP ma nasza drużyna, a wrogowie mają 2600, zobaczcie jaki jesteśmy ogryskami, zostaliśmy sami z Shermanem, który ma również dosłownie tam 20 chyba kilka HP, wrogowie mają 2400. Strzela w ciemno nasz bohater. No teraz się będzie robiło najciekawsze. Leo, Lorca, Tog, T-67 oraz Grill. T-67, niby miękki cel, niby prosty, ale on ma możliwość przyjęcia strzału. Zostajemy teraz sami na 5 czołgów. 23 HP kontra 2400. Nie mamy pancerza. Co w tej bitwie musi się wydarzyć, żeby tą bitwę wygrać? Nie trafia T-67, nie trafiła wcześniej Arta. Wykańczamy T-67. Okej. Zostaliśmy na Leo 7 tieru, Lorkę, Toga oraz Grilla. Przypominam, że wrogowie mają 10 razy więcej HP, 4 razy więcej czołgów, no a my absolutnie nie dingniemy, nie ma opcji tutaj nic po prostu dingnąć. Może coś tam w gąskę wejdzie, ale to jest wszystko. Także oglądamy teraz, jak dla mnie, bardzo ciekawą bitwę, gdzie sytuacja, no mówiąc szczerze, jest beznadziejna. Absolutnie beznadziejna. 23 HP, grając totalnym papierem kontra 5 czołgów, no teraz już 4. No i wrogowie wjeżdżają na kapa, który z nich wjechał, czyli tak naprawdę znowu trzeba będzie walczyć z absolutnie bliska. Tutaj nie ma przestrzałów, nie ma jak obronić tego kapa z daleka, za dużo domków. No i oglądamy, sytuacja będzie podbramkowa w tej bitwie do ostatniej, no może nie sekundy, ale do ostatnich chwil tej bitwy. No oglądamy, wjeżdżamy na kapa, ogromne ryzyko, nie mamy hapsów, jest Leo na 179 HP. Kto wygra ten pojedynek? No tu jest absolutnie sytuacja mega trudna. Ustrzelił go user i robi szóstego fraga. Cały czas oczywiście mamy te 23 HP. Arta nie trafia. Wróg cały czas ma dużo. Ponad 2000 według moda. Zostają dwie arty oraz Tog. Szuka pozycji, szuka swojej szansy. Nasz bohater, może coś będzie jechało, nie wiem, tym lotniskiem, pasem startowym, a nuż tam pojedzie Tog, który będzie na full HP, a nuż uda się go zdoić, ale cały czas będzie trudno. Nawet ta arta może nas puknąć i wygra bitwę, może nas strzelić z pleszem i wygra bitwę. Tog może nas strzelić raz i również wygra bitwę, a my musimy strzelić wiele razy. No i znowu kapowana baza, no hello, znowu kapowana baza. Przed chwilą tam byliśmy, kolejny wróg wjechał, teraz chyba będzie próbował oczyścić sobie nieco kapa, porozwalać trochę domków, ale tych domków tam jest naprawdę bardzo dużo i mogłoby się nawet skończyć na skończeniu, po prostu amunicję nie to rozwalimy. No i teraz bardzo ciekawe, kto tam wjechał, czy doczłapał się Tog, czy jakaś arta, nie wiadomo, gdzie są wrogowie, również nie wiadomo. No ja bym obstawiał jakąś artę, bo Tog był widziany gdzieś tam przy swojej bazie. On pewnie gdzieś tutaj będzie cały czas zmierzał. Mamy spota. No jasny gwint. Grill nie trafia. Sytuacja trudna. 240 HP. Czy wylosuje? Nie wylosował. Zostało mu 6 HP. Trzeba skończyć tego grilla. Koniecznie. Za chwilę tutaj Lorka pewnie skupi. Kolejny strzał w ciemno. Jest Tog. Tog 2 ma 630 HP. Ok. Czyli mamy go na 3 strzały. On oczywiście na dmuchnięcie, 7 fragów, 1600 widocznych uszkodzeń. Coś wjechało na kapa, prawdopodobnie to ten sam Tog, co był widziany chwilę temu. Gdzie jest Lorka? Być może na swojej bazie, a może jedzie, a może zaraz wjedzie do kapa, zaraz się przekonamy. Na chwilę obecną najgorszym problemem jest Tog, który mimo, że jest wielką krową, to posiada naprawdę dobre działko szybkostrzelne. Lorka na kapie, czyli mamy Lorkę na kapie. Udaje się ją trafić, a przecież ten Tog tutaj gdzieś jest. Jest trafiona Lorka. Lorka jest na strzała. My oczywiście jesteśmy cały czas na strzała. Oglądamy. Manewruje user. Manewruje. Amunicji pozostało 23, także starczy. Tyle, ile co prawda hapsów. Ale tutaj o to się nie trzeba martwić. Trzeba się martwić o to, że No, brakuje nam życia cały czas. Dobra. 690 HP mają wrogowie. Lorca jest na strzała. Czy nam się pokaże? No, wystawiła się praktycznie za darmożkę. Okej. 8 frag, 2000 obrażeń. Jedzie Tog. No, on nas nie dogoni. On nas nie dogoni. Także Tog jest celem oczywiście łatwym. Ale w tych budynkach, w tych zabudowaniach, kiedy on ma pulę HP, no i jak dla mnie jest faworytem tej bitwy, po prostu. Zmiana pozycji. Szukamy sobie jakiegoś przestrzału. Szukamy, żeby zaskoczyć tego Toga jakimś manewrem. Gdzie on jest? Gdzieś pewnie się kitra. Jest oczywiście szansa, że będzie wystawał jego tyłeczek długaśny. Jedzie tutaj, jedzie Tog. No widać go jak na dłoni, ale nie ma przestrzału. Może tutaj... Czy rozwali sobie kawałek domku? Zaraz zobaczymy. Szuka przestrzału, ten Tog oczywiście szuka, ale jest wielki, udaje się go trafić. 2200 widocznych uszkodzeń. Tog jest cały czas na strzały. Będzie chyba szarżował. No on może pójść na wymianę, spokojnie. My oczywiście nie. Oglądamy, jak rozwiązać ten problem, jak wygrać tą bitwę. No przyznacie, że wyciąg papierem na totalnych oparach jest rzeczą po prostu ciekawszą, aniżeli na przykład mając full HP jakimś ruskim medem 10 tieru kontra 5 dziesiątek, które są na przykład na strzałach. Także oczywiście ciekawość bitwy w dużej mierze zależy, czy ona się po prostu w takiej epickiej bitwie znajdzie. Plus czołg, tak naprawdę rzadko spotykany, rzadko widywany, także absolutnie jak dla mnie mieszanka bardzo dobra. Dobra, 377 HP ma nasz Tog. Szukamy, zgubił się na kapie, nie widać go, łamiemy drzewka, jest ten Tog, gdzie on jest? Jest duże zamieszanie, tutaj nic nie widać kompletnie. Strzał na czuja, nie udało się. No, to jest pojedynek arcyciekawy. Co zrobi ten Tog? No, wykorzystujemy... Jest przestrzał, Sprytem go, user. Tog niszczy budynek. Czy uda się go strzelić raz jeszcze? Ogrom krzaków, bardzo to przeszkadza. Czy jest Tog? Czy będzie go widać? Tak jest, udaje się. No gratulacje, udało się to wyciągnąć. Jakimś cudem. Odznaka mistrzowska, Radley Walters Medal Kołobanowa, duży kaliber, specjalista i obrońca. 2800 uszkodzeń, także jak widzicie nie jest to jakaś wartość mega duża. 9 fragów, expa również nie za wiele, 1433, ale za to wyciąg na oparach na 5 czołgów takim papierem, no to jest coś interesującego. 26 strzałów oddanych, 18 trafień, 17 przebić, prawie 5 km przejechane, 100 punktów obrony bazy, 500 punktów z asysty około, no i zarobek z kątem premium na czysto to około 65 000. Także według mnie bitewka jak najbardziej bardzo interesująca, bardzo emocjonująca. No i tyle, widzimy się w kolejnych, mam nadzieję, równie ciekawych, epickich bitwach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć!